dobry moje dziubaski, jak tam, wyspaliście się? No ja można powiedzieć, że dzisiaj to poleżałem, późno wstałem i jeszcze śniadania nie jadłem, więc dopiero będę coś tam przygotowywać, ale bez jakichś większych szaleństw, bo to tylko dla mnie, więc no nie będę tutaj, wiecie, teraz wystawiał całego stołu, no bo bez sensu, przygotuję to, co tam ewentualnie zjem i będzie dobrze, wystarczy. Także co, no zaczynamy powoli, mam już tutaj przygotowane jakieś pomidorki, teraz ogórka skroję, jak znajdę nóż. Dobra, nóż jest, także wiecie, coś tam sobie powolutku przygotuję. Ogólnie jest bardzo ciepło. Teraz zamknę okno, żeby nam tutaj dźwięki nie przeszkadzały. No niemniej jednak, zanim zacząłem nagrywać, to tak, tu otwarte, tam otwarte. Świeże powietrze wpadało, w miarę cieplutko. Jest 11 stopni, ale mamy dopiero 10. Przed chwilą było większe słońce, ale znowu się coś schowało, ale to nic, to nie zmienia faktu, że nie ma wiatru, więc nie jest jakoś tak zimno. Naprawdę bardzo przyjemnie, no od razu lepiej się wstaje. No bo mnie ogólnie dzisiaj obudziło słońce ładne, bo tak wpadało do mieszkania, to było aż tak przyjemnie. No ale gdzieś już się schowało. Było i nie ma. Więc tak, to co, zjemy jakieś jajko na śniadanie, zjemy, co? Zjemy z majonezem i tak to. Wczoraj w ogóle wcześniej wpadłem spać, nie wiem, i w ciągu dnia się przespałem i w ogóle, a wczoraj tak naprawdę 22 i mnie to już sięgnęło do spania, więc na bogato, jak to w ogóle niepodobne do mnie. No ale no, widocznie taka była potrzeba. No i dzisiaj długo pospałem, więc no nieźle. Ale takiego długiego spania, bynajmniej u mnie, to są zawsze efekty uboczne. Bo wstaję z bólem głowy. Zawsze tak jest. Mogę, nie wiem, spać 7, 6 godzin, 5, jak jest taka potrzeba. I normalnie wstaję, głowa mnie nie boli. A dzisiaj jak miałem możliwość pospać i tak wstałem normalnie, elegancko, to z bólem głowy. Także, wiecie, już była brana tableteczka. Więc tak to. Myślałem, że jak na niedzielę świąteczną, to będzie w miarę spokojnie, ale powiem wam, że jak tak wczesna pora, to ruch jest niezły. Już ludzie chodzą na całego. Popadnie and popadnie. No i dobra. Wiecie co? Zrobimy pauzę. A zresztą jaką pauzę? Spędzacie ze mną dzień, więc możecie widzieć, co robię. Ja zawsze mam taką manię, że jeszcze jak już obiorę jajko, to je opłukuję wodą. Bo coś mi tutaj zawsze nie pasuje, więc ja zawsze jeszcze płukam, kto jak boli. I normalnie osuszam ręcznikiem papierowym. One są też takie ładne, szkliste, mi się tak podoba. A tak to tam te mikro skorupka gdzieś jeszcze taka zostaje. Nie podoba mi się to. No dobra, więc sobie ukroimy. Ja to oczywiście standardowo duży talerz mam przygotowany tutaj. Ja lubię jeść na dużym. Po prostu jest, jak to się mówi, większa przestrzeń robocza, po prostu. Więc tak, to jak jest taki malutki, to na tym malutkim to trzeba się tutaj cisnąć. Miejsca tyle co nic. To ja wolę zdecydowanie duży. Weźmiemy sobie jakiś chlebek. No tak spokojnie, ze 3 kromeczki można wziąć. I wezmę sobie dzisiaj, odgrzeję te kiełbaski na śniadanie. W sumie jedną, dwie to będzie za dużo, ale jedną można spokojnie odgrzać. Dobra, damy do mikrofalówki majonez, skombinujemy, bo oczywiście nie wszystko przygotowałem, jak to ja. Tak jak mówiłem, ten majonez kalecki,
sumie nie pamiętam jego smaku, ale wczoraj pierwszy raz jadłem już pewnie od dłuższego czasu, bo zazwyczaj jakieś winiary czy coś się kupowało i powiem wam, że bardzo dobry. Więc tutaj... A jeszcze jak jest składowo podobno lepszy niż wszystkie tamte inne, no to... To tym bardziej, nie? A chciałem ładnie na talerz zostawić, to... Mi spadało. Dobra. Kiełbaska się podgrzała. Dobra, no nie wygląda to, jak to się mówi, instagramowo. Nic na to nie poradzę. Ja tam jakoś mocno instagramowy to nie jestem. I już mówiłem o tym patencie. Ja na jajku z majonezem lubię sobie posypać trochę przyprawy curry. Wiecie, jakie dobre? Jak ktoś nie jadł, to naprawdę polecam spróbować. Chociaż jedno. To gwarantuję, że nikt tam żałował nie będzie. No chyba, że nie lubicie przyprawy curry, no to wtedy okej, tak? To jest jasne i oczywiste, że nie będzie wam smakować. No i dobra. Tutaj tam moje wielkie śniadanie już prawie przygotowane. Więc idę wynosić do stołu. No nie wiem, czy wam pokazywać te moje wynalazki tutaj. To niezbyt estetycznie wygląda. Dobra. To przy stole. No i dobra, no moje śniadanie. To moje jest, więc wiecie, no nie ma się tutaj co szczypać zbytnio. Nic specjalnego, ani żadne wyszukane tam smaki. Herbatka już tutaj oczekuje. Moje warzywa. Cała reszta. No i trzeba coś znaleźć w telewizji, nie? Więc oczywiście zaraz będzie odpalanie pilota i będziemy szukać czegoś ciekawego. Można powiedzieć, odpocząłem po śniadaniu, to zachciało mi się kawki, więc jest i ona. Tak, dzisiaj no z racji świąt wszystko elegancko będzie, wiecie, że tak powiem świątecznie. W feleżance. Ale do kawczana oczywiście jakiś mały deser dla towarzystwa musi być. Te kruche ciastka, które są przepyszne, z Biedronki, naprawdę dużo nie kosztują, a są warte smaku. No bynajmniej mi smakują, więc myślę, że ktoś inny też byłby z nich zadowolony. Mam nadzieję, że u was święta mijają w bardzo dobrej atmosferze, w dobrych humorach, nawet jak tam w kuchni jest Armagedon, bo to wiadomo, przy większych rodzinach to zawsze w tej kuchni się trochę dzieje, nie? Tu gotują, tam gotują, tu coś leży, tam coś leży, tu ktoś się denerwuje, coś tam. No wiem to gdzieś tam z własnego doświadczenia, że no takie stresujące sytuacje w święta często są. Zawsze się trafi ktoś niezadowolony, albo ktoś komu się nie chce czegoś tam i w ogóle, no to niestety, to są czasem trudne tematy. Ale mam nadzieję, że tam sobie z tym radzicie i nic tam poważniejszego się nie dzieje. Że tak powiem, obchodzi się bez awantur. Dobrze by było. No tego wam życzę, nie? U mnie zazwyczaj w ten dzień to już się, zwłaszcza dzieciaki z rana, żeśmy wyczekiwali prezentów od zajączka i zawsze się dostawało, znaczy no nie zawsze, bo tam się zmieniało, ale jakieś takie karabiny na wodę. Ja nie wiem, znaczy gdzieś tam pewnie w zabawkowych czy coś są, no ja aktualnie ich sam osobiście nigdzie nie spotykam, bo ja nie wchodzę w jakieś tam działy z zabawkami czy coś na ten moment. Ale no u mnie to było wyczekiwanie i były naprawdę te duże sikawki, brało się pistolet do góry, wkręcało się taki zbiorniczek na wodę, jejku, no to po prostu była bajka, ja tak uwielbiam, to było zawsze takie wyczekiwanie, ale też zawsze, nie wiem czy to z racji, że to taką tradycję u nas wzięli czy coś, też zawsze było jajko na wodę. Mimo tego, że były karabiny na wodę, żeśmy dostawali, to jeszcze takie jajko, wiecie, te miękkie na wodę, tam się wlewały tak, pszt, pszt, takie psikaczkę. No nie wiem, zawsze to było. Ze słodyczami, z karabinem, no zawsze. I pamiętam, jakby padały pytania, no co tam od tego zajączka byś chciał? Ja zawsze karabin, co roku jakiś karabin, mimo tego, że w szafie leżał karabin na wodę z poprzedniego czasu. Więc... to nie było tak, że ten, tylko ja zawsze chciałem nowy pistolet na wodę, no po prostu coś niesamowitego. Pamiętam nawet któregoś roku, jaki mocno niezadowolony byłem, bo dostałem taki mały karabinek z małym zbiorniczkiem na wodę, no wiecie.
No to był zawód, no bo ile tej wody tam na kilka psiknięć i cześć, no. Ja wolałem te duże, wiecie, z tym dużym zbiornikiem. To było latanie i psikanie. Więc no... Także tak u mnie to już wyglądało, już było takie wyczekiwanie, nie? Ale nie, no nie mogę powiedzieć, frajdą też było malowanie jajek. Zawsze to było na zasadzie... Tylko nie rób tego sam. Bo tak, bluzka zachlapana, palce wszystkie mokre w tych farmach, bo to tam, wiecie, niby tą łyżką się powinno, ale Kamil, co zawsze na skrót czasu, wszystko pyk. Jajko palcami i pyk do wody. To wiecie, do szklanki, nie? Bo tam się wyrabiało. Ja nie wiem, czy te farbki na ten moment działają tak samo, bo już nie farbowałem XX czasu, ale kiedyś to ja wiem, że ocet się wlewało, coś tam, no pamiętam. Tam tata z babcią często robili coś takiego, wiecie, no ja tam gdzieś tam tylko spoglądałem. Dla mnie to była frajda, żeby wsadzić jajko, chwilę odczekać i wyciągać kolorowe. I zawsze u mnie największą przewagę w kolorach to było zielone, niebieskie, czerwone. Jakoś tak żółte mnie nie satysfakcjonowało, pomarańczowe mnie nie satysfakcjonowało, ale tamte kolory zawsze. Zawsze chciałem mieć najwięcej jajek w tych kolorach, więc no tak to u mnie wyglądało, no. I tak to. Popijmy kawki. W końcu święta, nie? No a potem jeszcze najfajniejsza sprawa, jak goście przychodziły i było lanie wody. W lany poniedziałek oczywiście, nie? Bo w niedzielę to nie, ale w lany poniedziałek. I było lanie wody. Też uwielbiłem to. Powiem tak. Nie wszystkie ciocie dawały się lać tą wodą, ale wujkowie zawsze byli chętni. Także tak, to no ciekawe, jaka pogoda teraz będzie na lany poniedziałek. Znaczy, no w sumie mogę tam wstępnie zobaczyć. Chociaż wiecie, to się wszystko zmienia. U mnie jest dzisiaj naprawdę cieplutko, teraz jest 12 stopni, ale okna są cały czas pootwierane i w mieszkaniu jest super. Jutro, no 16 stopni na dzień i no takie słoneczko z chmurką, więc... A na dzisiaj pokazał mi deszcz od 15. No wczoraj na przykład u nas już... Ten dość ładny dzień zakończył się dość sporym deszczem. I to nie było tak, że on popadał chwilę. Tylko to padało, padało i padało. Ja szedłem spać i jeszcze słyszałem, jak o parapet uderza deszcz, więc nie wiem, do której tam padało. No dzisiaj jak wstałem, patrzę przez okno, a tam wszędzie mokro. Także no musiało dość do późna lać w nocy, więc... coś wam pokażę. Tutaj w sumie wyniosłem ten stół kwadratowy do piwnicy. Trochę nie pomyślałem, bo jeszcze mogłem się przemęczyć i na święta go zostawić, bo miałbym przyjemność rozłożyć piękny obluz, typowo wielkanocny. No nie będę całego rozkładał, on mniej więcej wygląda tam wszędzie tak samo, już tam żadnych dodatkowych wzorów nie ma, to jest coś takiego. Ale ładnie pachnie. To nie jest byle jaki obrus. Dla mnie jest to bardzo sentymentalny obrus, bo jest to obrus po mojej mamie. Ha! Tak, to jest nasz obrus wielkanocny, który ja pamiętam jeszcze za dzieciaka. I to był właśnie mojej mamuśki. Więc on u mnie sobie grzecznie leży. Jest pilnowany jak jajko, żeby nic mu się nie stało. Jak wyprawiałem wcześniej Wielkanoc u siebie i że tak było nas trochę więcej tutaj. No i miałem wtedy właśnie ten kwadratowy stół. To pamiętam, każdy miał jasno i klarownie przykazane, żeby tylko go nie zachlapać. Bo wiecie, no dobra, no ubrudzi się, ubrudzi, wypiorę. Ale ja nie chciałem, żeby był zachlapany czymś takim, wiecie, że tam, nie wiem, kawa, czy jakiś żurek, czy coś, żeby to się potem dobrało. Bo mówię, no to jest dla mnie sentymentalny obrus. On jest w idealnym stanie, nic mu tutaj nie jest. Ani nie jest pozaciągany, ani nie ma dziur. Nie jest wyblakły, nie? Bo to wiecie, no moja mamunia też dbała o takie rzeczy. Mam jeszcze, to nie wszystko. To też właśnie jest po mojej mamuni. Więc kładę na taki stolik, na którym zazwyczaj nic nie stawiam. A jak tak wczoraj siedziałem i piłem kawę, to tylko też na podkładce, tylko aby coś tam nie chlapnęło. Bo wiecie, potem żeby na pewno się doprało i żeby cały czas było w takim idealnym stanie. No dla mnie to jest, mówię, to jest dobra pamiątka. I ja tam nie uważam, żeby to było, nie wiem, a stare albo już niemodne. No wiecie, na rynku teraz wiadomo, że jest więcej wzorów, nie wzorów. Tych wszystkich obrusów i całej reszty. Zgadzam się z tym, ok. No, wszystko poszło do góry, w sensie pozmieniało się, z więcej możliwości, ale to jest mój stary, dobry obrus. I jeszcze na dodatek po dobrej osobie, więc musi być. Tak jak mam, nie wiem, puszkę na kawę.
też wieloletnią, starą, tam gdzieś obitą lekko, ale będzie. Może jak wszystko, jak Bóg da, to do końca ze mną będzie, no. Zobaczymy. Więc trzymam. No na ten mój okrągły stół rozłożyć to by kiczowato wyglądało, nie? Więc nie pasowałoby. Tak jak ja tam, nie wiem, z architekturą wnętrz, czy nie wiem, ozdobami mam tyle do czynienia, co z baletem mongolskim. No ale to już nawet ja na oko widzę, że ten obrus na tym okrągłym by nie pasował. Więc wiecie, no tak to wygląda. No i tak, to żeśmy trochę o tych świętach porozmawiali, bo w sumie nie wiem, co by was tam interesowało, co mógłbym powiedzieć jeszcze z własnego doświadczenia na temat świąt Wielkanocy. No taki okres, można sobie porozmawiać. No o kościele za dużo mówił nie będę. No chodziliśmy, ale też nie chcę tutaj drażnić reszty towarzystwa, bo wiecie, no tutaj nie każdy jest za kościołem, za modlitwą i tak dalej, więc to nie chcę tutaj nic opowiadać. No ale na przykład też dobrze wspominam spacery wielkanocne, jak było ciepło. Też się chodziło. Często gdzieś przychodziła jakaś ciocia, która mieszkała w bloku obok i wszyscy razem żeśmy szli gdzieś pochodzić, a potem się szło do cioci na kawę i na ciasto. No, naprawdę, to są dobre wspomnienia zbudowane i naprawdę, jakby teraz gdzieś tam po swoich znajomych widzę, że nie każdy, jakby oni nie potrafią czasem sobie zorganizować na przykład świąt, bo za przeproszeniem wszyscy siedzą i pierdzą przed telewizorem, a można byłoby właśnie w gości iść, albo na spacer, wiecie. Jak na przykład ktoś do mnie mówi w taki dzień, o, szkoda, że to i to jest dzisiaj zamknięte, a ja tak nie wierzę. Zamknięte, zgadza się. I bardzo dobrze. Dla mnie w taki dzień to i stacje benzynowe mogą być pozamykane. Bo jak ktoś chce jeździć albo planuje dłuższą podróż, to sobie może wziąć w baniak paliwa na drogę, też będzie dobrze. Kiedyś tak się jeździło. Ja pamiętam czasy jeszcze, mieliśmy czerwonego malucha i nie było, bo to było wiele lat temu. No przecież ja byłem dzieciakiem, to naprawdę, no, wczesna podstawówka. I się siedziało z tyłu z rodzeństwem w samochodzie. I nie było tak, że co chwilę stacja. No teraz jak jedziemy, to stacja benzynowa jest jedna za drugą, dosłownie. I nie było tak, że się wsiadało i jechało. Tylko to, kiedyś to było tak, że właśnie był karnister i tam się trzymało paliwo. I na drogę było, my kanapki mieliśmy, wszystko było. No nie było tak, że teraz jedziesz w trasę i tylko nie potrafisz sobie nawet kanapkę na drogę zrobić. No tak niestety wiele ludzi żyje. Tylko czeka, aby na stację zajechać na hot doga. Ja jestem za tym, że w taki dzień może być wszystko pozamykane. Dla mnie to naprawdę... Po to są, każdy wie, kiedy są święta, może sobie wszystko przygotować. Desery, jedzonko, kawkę, wódeczkę, jak ktoś już popija w takie święta, nie wiem, cokolwiek. Wszystko sobie można kupić, mieć i nie trzeba nikomu za przeproszeniem tyłka zawracać. Przecież ci ludzie, co pracują w tych wszystkich punktach usługowych czy tam innych, to też chcą mieć wolę, no też mają rodzinę. A jak nawet nie obchodzą świąt, to mogą sobie posiedzieć w domu, odpoczywać. No bo to tak jest niesprawiedliwe. No część narodu fajnie odpoczywa, spędza czas z rodziną, a na przykład na takiej stacji benzynowej, no pani od którejś godziny, no już musi być, no. No to jest mega nie fajne, no ale mówię, mentalności ludzi nie zmienimy. Ja już tutaj też się zderzyłem z negatywnym odbiorem właśnie mojej informacji, że ja byłbym za tym, żeby w niedzielę wszystko było pozamykane, jakieś tam bary, restauracje, sklepy, to w ogóle... Niedziela, ten jeden dzień w tygodniu nikogo by nie zbawiła, a ludzie mogliby poodpoczywać. No to oczywiście już tam padły mi wtedy komentarze, że ktoś nie musi tam pracować, że może gdzie indziej pracować. No oczywiście, ale to nie jest takie proste. Nie każdy ma wykształcenie, umiejętności, nie wszystko jest dla każdego. To tak samo jak ja miałbym teraz zostać prezydentem Polski. To nie dla mnie. No zaraz 3/4 narodu bym skazał nie wiadomo na co, no. Pozabierałbym te wszystkie rozpieszczone dodatki, które utrzymują tylko źródła niektórych patologii. I tyle. Więc ja na prezydenta nie mógłbym być. Dobra, to takim akcentem kończę, że święta powinny być pozamykane i każdy powinien mieć czas dla siebie, dla rodziny, dla regeneracji, a jak świąt nie obchodzi, to nie wiem, nawet dla własnego odpoczynku. I tyle. Więc ja popijam kawę. Tutaj sporo opiłem. Ugryzę ciasteczko. Odpalam dalej film. Tam oglądam sobie, ale jest zapauzowany. I tyle. Później prawdopodobnie będę miał gościa. Więc nie wiem, ile tam będę jeszcze w stanie nagrywać. No ale wiadomo, jakiś obiad zrobię czy coś, więc dobra. Relaksujemy się i korzystamy z dnia.
Lecę teraz zrobić sobie drugi kawczan, ale będzie taki inny, bo mam ochotę na rozpuszczalną z mlekiem. No mam mleko, ale nie mam ciasta. No kurczak, ja bym się zjadł normalnie kawałek dobrego ciasta, to głowa mała. No jak można być taką pierdołą, żeby nic nie kupić, to ja nie wiem. To trzeba być naprawdę Januszem, no. Ach, jejku, no nic nie poradzisz. Nalewamy wody do czajnika. Zupcia. Właśnie oglądam, słuchajcie, Naga broń. Taki śmieszny film, tam jest kilka serii, nie? Ale po prostu, ja nie wiem, to jest tak samo jak Jaś Fasola. Albo jak Pali Pakiet, Co ludzie powiedzą. No to tak śmieszne po prostu. Ale Naga broń to mówię, no w koncert, więc nie mogę sięgnąć, bo płycha. Więc tak to. Jak miał teraz odkręcić ten słoik. Dobra, Polak potrafi. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Odkręcone. Zrobione. Kubek świąteczny, co prawda święta nie te, ale wygodny do picia, więc sypiemy. No pierdoła jest, no bo tego ciasta nie mam, no bo tak bym zjadł, serio. Dobra, mamy to. Znajdziemy po mleko, idziecie ze mną, no tak stricte z rąsi. Gdzie ja to mleko wstawiłem? A tu. Tyle majonez, trochę atrakcji, żeby nie było nudno, więc tak to, no i tak to, co by to powiedzieć, no mam ciastko jeszcze, mam jeszcze w ogóle, ciężko mi idą, bo są mało smaczne, te hity, banan z karmelem, takie są, już na pewno do nich nie wrócę, raczej nic mi takiego nie strzeli do głowy. Prawda, do kawy rozpuszczalnej powinna być niewrząca, ale dobra. Mi się śpieszy, bo tam leci ten Naga broń i idę dalej się śmiać, bo mega mi poprawiają humor. Dobra, no już kartonu mleka nie otworzę w taki sam sposób, jak otworzyłem kawę. Słoik odkręciłem, więc kończę, żeby dodać mleka, wziąć jakieś ciastko jeszcze i idę dalej oglądać. I pogoda się skiepściła, zrobiło się jeszcze bardziej ciemno. W ogóle zero słońca, czyli że tak powiem, sprawdzi się to, że ma przyjść ten deszcz z mojej aplikacji. No niestety, więc pewnie dzisiaj będzie licho. No ale jutro ma nie padać, więc powiedzmy, że w sumie okej. Dobra, kończę kawę i lecę oglądać Nagą broń.